Cześć, jest to Nalignet. Ja chciałem dzisiaj pytać was w pierwszym, znaczy w kolejnym odcinku Resident Evil 4. Ja zapewne pamiętacie ostatnio. Ostatnio graliśmy sobie i graliśmy do tego momentu. A teraz chciałem kontynuować to. W ogóle nie wiem, co się dzieje. Mam jakieś dziwnie wysokie odczyty na wykresie z mojego mikrofonu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych przesterów. Ale okej, ostatnio mieliśmy dostać się do tego kościoła, o ile pamiętam. Tak więc tutaj mam coś jeszcze do ulepszenia. Nie za bardzo. Okej, więc idziemy już tam, gdzie mamy iść. Czy potrzebuję jeszcze czegoś? Nie. Nie potrzebuję. Okej. Spokojnie mogę iść. Tutaj już też mamy wszystko pozbijane. Czekajcie. Aha, a to też jest zasypane to wejście. Okej. Kolejne beczki. Nic tam nie ma. I tak, także. Wydawało mi się, że tutaj było więcej beczek. Okej. Już chyba nie powinno mnie interesować. Znowu moment z deszczem. Ach. Czy tego nie cierpię? Ale okej. W ogóle nagrywam ten odcinek zaraz po tym. Które wcześniej widzieliście. Amunicja. I tak. I chyba szkodzi mi nagrywanie kilku filmów dziennie. Bo teraz zupełnie mam problemy z wypowiedzeniem się. O, tam jest chyba nowy przeciwnik. Na niego jednak wolę wziąć shotguna. Muszę iść na niego z pistoletem, przyjacielsko. Gdyż to są, uwaga, psy. Wiadomo. W każdym chyba Resident Evilu psy są potrzebne. Nikt nie wie po co. Tylko denerwują gracze, ale są. Okej, amunicja do karabinu ostatnio jakoś jej dużo. Na co nie narzekam oczywiście. I właśnie. I co to było? Aha, roślina. No, widzicie, tak jak mówię, nagrywanie kilku filmów dziennie mi szkodzi. Ale dobra. Tu mamy to już zaliczone, to zadanie poboczne. Właśnie stąd mam ten pierwszy klejnot do tego kufla. Jakby ktoś pytał. No, weźmy sobie znowu pistolet. Zdecydowanie bardziej nam się przyda. Tutaj nie można wejść. Okej. A tutaj potrzeba było czegoś okrągłego, tak? Dokładnie. Czyli to. Insignia, tak? Dokładnie. No, halo. Okej. W ogóle tutaj jest jakiś ołtarz iluminatów czy coś. Okej. 3000 od razu na start. Fajnie. Nie wiem dlaczego, ale ten kościół przypomina mi mój tutaj. Wiecie, nie to żebym miał, nie wiem, tutaj jakieś dziwne ołtarze czy coś, ale tak to śmiesznie wygląda. Co się w ogóle dzieje? Aha. Leon mówi, że aż tam gdzieś musi być i musi znaleźć do niej wejście. Aha, czyli musimy wskoczyć na żandol. I zapewne tak. Tu jest w ogóle jakiś
ten obraz ich. Też są karty. Niech sobie przypomnę, co tutaj trzeba było zrobić. O, tutaj są beczki. No, nie pogardzę. Ale tak. Operate. Co to tam? Aha, już pamiętam. Trzeba tak zrobić te tarcze, żeby one na siebie idealnie potem naszły, tak? Tutaj jest taki duży kawałek, potem jest tak, ok. Zielony. Zielony tutaj jest taki. Taki kawałek. A niebieski też taki całkiem spory, czyli taki mniej więcej. Teraz możemy to na siebie nałożyć. Idealnie. Ok. I tutaj jak nie ma, będzie aż. Ashley. Don't come. Hey, take it easy. No, get away. Calm down. Everything's going to be just fine. My name's Leon. I'm under the president's order to rescue you. What? My father? That's right. And I have to get you out of here. Now come with me. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Okay, teraz mamy kolejną instrukcję. Z, żeby rozkazać jej, żeby została albo podążała za nami. Aha. Mhm. I teraz będziemy musieli dbać nie tylko o swoje zdrowie, ale również i o jej. Aha, i nie możemy dać, nie możemy dopuścić do tego, żeby ją porwali. Dobra. Spoko. Teraz jak pamiętam, będzie jeszcze jedna fajna broń nowa. Dzięki której będziemy chyba mogli pozbyć się naszego obecnego panicera. Ashley, chodź. Dobra. Bo w sumie sami też możemy, nie wiem, zabić ją jakoś. Ale najlepiej by było dla nas, gdybyśmy tego nie robili. I tak. Czy pojawił się tutaj ktoś? Nie. Jeszcze. Jak sobie teraz będę chciał skoczyć, to... Ale przylokowało. Nie, nie da się tutaj. Tędy nie przejdziemy. Aha, tutaj też nie. Czy musimy zrobić tak? O! Teraz musimy ją złapać, bo ona nie zaskoczy sama. Okej. Okay. Taki fajny motyw nawet. I'll take the girl. Who are you? If you must know, my name is Osman Sadler, the master of this fine religious community. What do you want? To demonstrate to the whole world our astounding power, of course. No longer will the United States think they can police the world forever. So, we kidnap the president's daughter in order to give her our power and then send her back. No. Leon, I think they shot something in my neck. What did you do to her? We just planted her a little gift. Oh, there's going to be one hell of a party when she returns home to her loving father. But before that, I thought I might bargain with the president for some donation. Believe it or not, it takes quite a lot of money to keep this church
up and running. Faith and money will lead you nowhere, Sadler. Oh, I believe I forgot to tell you that we gave you the same gift. When I was unconscious. Oh, I truly hope you like our small but special contributions. When the eggs hatch, you will become my puppets. Involuntarily, you'll do as I say. I'll have total control over your minds. Don't you think this is a revolutionary way to promulgate one's faith? Sounds more like an alien invasion, if you ask me. You okay? Leon, what's gonna happen to us? Don't worry. We got into this mess, we can get out of it. Okej, okay, mamy teraz już miejsce nawet na zapis. Zapis, jak najbardziej, przyda się. I myślę, że ten odcinek będzie trochę krótszy. Nie no, całkiem chyba długi aż. Nie, tak 10 minut z tego patrzę na nagranie. Jeszcze pewnie jest, mi to opadnie. Ale dobra, nie będziemy już grać dalej. Zajmę tym razem. Także, do zobaczenia, cześć. I przede wszystkim dzięki za uwagę.